Wiktor. Masz jakieś wątpliwości? Przecież to ty chciałaś tu przyjechać. Ej, tak, wiem. Ja po prostu zastanawiam się, jak możliwie najdelikatniej rozpocząć tę rozmowę. To może na początek wejść do niej sama? No, chyba też tak myślę. Wiesz, obiecałam jej, żeby nie mówić nikomu o tej adopcji, a teraz jak nie wiadomo, czy to w ogóle jest aktualne. Jasne. To spróbuj ją jakoś wyczuć. A jakby co, to ja będę tu czekał. Dobra. Powodzenia. Dzięki. Już z nim lepiej? Tak, gorączka spadła. Miał jeszcze dzisiaj badania z krwi, czekam na wyniki, ale lekarz mówi, że już nie ma się o co martwić. A mogę go wziąć na ręce? Pewnie. Cześć, Maluszku. Cześć. Ale nas wszystkich. Czułeś, wiesz? Och, tak. Ale teraz już nie będziesz chorował i wyrośniesz na zdrowego i świetnego chłopaka. Nina, ja nie wiem, czy to jest odpowiedni moment na tę rozmowę, ale ja bardzo dużo myślałam o tym, że chcesz oddać synka do adopcji. I co? I jeżeli się na to zgodzisz, to ja i mój mąż Wiktor chcielibyśmy mu dać dobry i kochający dom. Nagle wszyscy chcą mi go zabrać, nie, tak? Nie, Nina, spokojnie. A może ja jeszcze nie podjęłam decyzji, może dla mnie to nie jest proste, tak? Co, chcesz mi powiedzieć, że dacie mu lepszy dom, że będziecie go kochać bardziej niż ja? Nie wydaje mi się. Nie, ja po prostu nie chciałam, żeby on trafił do obcych ludzi czy do domu dziecka. Nina, przepraszam, że cię o to spytam, ale czy ty masz wątpliwości? Ty chciałabyś wychować synka? A co, uważasz, że nie dam rady? Nie. Że zniszczę mu życie, tak? To chcesz powiedzieć? Nie, myślę, że to byłoby najlepsze, co mogłoby go spotkać. Przepraszam, że na ciebie naskoczyłam, po prostu... Nie wiem, ja wiem, żebyście mu dali wspaniały dom, ale ja już nie wiem, rozumiesz? Ja już po prostu nic nie wiem. Ale masz do tego prawo. Cały czas myślałam, że chcę go oddać. I dalej myślę, że to by było najrozsądniejsze, ale gdzieś, tam gdzieś w głębi serca... W głębi serca, wiesz, najlepiej, czego pragniesz. W głębi serca chcę być jego mamą, po prostu... Ale tak się boję, tak strasznie się boję, że nie dam rady.